Jestem tu chyba jedyną rozsądną osobą. Narażasz swoje dziecko. Tylko dziecko mi pozostało po Jake'u. To dziecko Rebeki, Michael. Powinieneś uszanować jej decyzję. To dziecko jest wszystkim, co mój brat... Wszystkim, co po nim pozostało. Słyszeliście o tym, komandorze? Przykro mi, admirale. Wasi ludzie zostali zabici przez miażdży paszcza. Witam ponownie, komandorze. Mam propozycję nie do odrzucenia. Niestety, dziennikarze nie mają wstępu do pomieszczeń kontrolnych, ale was to nie dotyczy. Jeżeli umieścicie tam pluskwę, mam szansę zdobyć przełomowy materiał. Niezauważalna lokacja. Podłóż pluskwę. No, podłożyłem. Cześć, z tej strony Adaś, na co dzień prowadzę kanał Spuerat, a to jest 34. odcinek naszej wspólnej przygody z grą Mass Effect Edycja Legendarna, którą przechodzę na konsoli PlayStation 5 z zamiarem zdobycia platynowego trofeum i jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zwiedzałem sobie Cytadelę i porobiłem aż 3 questy w sumie chyba, z czego udało mi się jeszcze 2 wykorzystać w celu zdobycia trofeum. Właściwie 2 trofeów, teraz mam już wszystkie trofea za zrobienie zadań z konkretnymi członkami drużyny, także naprawdę, naprawdę dobrze pod tym względem wypadam, uważam. Dobra, co chciałem rzec. Słuchajcie, ostatnio troszeczkę się zbłaźniłem w poprzednim odcinku i nie sprzedałem niczego, bo zwyczajnie jestem za głupi, żeby coś sprzedać, na to wychodzi. Porozmawiajmy sobie jeszcze raz z tym sprzedawcą z Emporium. Pan sprzedawca z Emporium. Komandorze, obecny tu cieszy się, że was widzi. Chcecie rzucić okiem na kilka fantastycznych towarów ze składu tego sprzedawcy? Proszę mi pokazać swoje towary. O, ten z przyjemnością ci je pokaże, człowieku. Nie zawiedziesz się. Obejrzymy sobie standardowe przedmioty, bo odkupienie, tam powinna być opcja sprzedaj, dokładnie tak, ja chcę to sprzedać, nie chcę ulepszeń żadnych, natomiast chcę to, co oznaczyłem jako zbędne, sprzedać, ale zanim to nastąpi, to chciałbym jednak, o kurde. Sortuj, no dobra. Nieważne. Chcę najpierw to, co oznaczyłem jako zbędne, chcę sprzedać. Uwaga! Zarobiłem sporo, ale dalej nie mam pojęcia ile. 294 tysiące aktualnie posiadam, bo ja nic nie kupuję. Muszę aż zerknąć ten ekwipunek, słuchajcie, bo naprawdę jest potężnie. I zobaczyć, czy nie mam czegoś jednak, co mi się przyda. Ale to bym musiał już na Normandii zrobić, więc tak, udało mi się w końcu ogarnąć, jak się sprzedaje. Wystarczy przesunąć strzałkę, powiedzmy, w prawo. W sensie nie chodzi o strzałkę, chodzi o grzybek na padzie, ale jednak wystarczy. I to po prostu się tak zbłaźniłem tutaj w tym momencie. Słuchajcie, sektory prezydium sobie wybierzemy i zaraz. Sektory okręgów. Dziękuję. Służby Ochrony Cytadeli. Tam się chcę dostać. Tam mnie niesie. Dotarłem do Akademii SOC i teraz idziemy sobie tutaj i windą do doków. Kalica Aldzielani przeprowadziła wywiad z komandorem Shepardem, pierwszym ludzkim widmem. Rozmowa z komandorem Shepardem była bardzo interesująca. Okazało się, że pod wojskowym mundurem kryje się dyplomata i erudyta. Wkrótce zaprezentujemy materiał z tego wydarzenia. Dostaliśmy go na wyłączność. Oglądajcie nas dziś koniecznie. No proszę. Chciałbym to nawet usłyszeć. Wbijamy na Normandię. Tam się zajmiemy resztą uzbrojenia. I wszystkim innym przy okazji. Oddział desantowy, proszę czekać. Trwa proces dekontaminacji. Dziękuję pani za proces dekom, Dobra. Zapisano, oficer dowodzący na statku. Oficer wykonawczy Presley zostaje zluzowany. Wpuśćcie mnie. Halo. A, tutaj. To przepraszam. Niechcący się tak zamotałem troszeczkę. Dobra,
to tyle. Znaczy, no, ja nie potrzebuję tutaj pana Presleya. Ja potrzebuję zerknąć sobie w dziennik. I tak, korsarze. Podczas podróży przez system Strenus, mgławica końskiego łba, to jest oficjalnie nasz najnowszy cel podróży. Wyruszamy z Cytadeli, odpalamy znowu mapkę. Mgławica koński łeb. No dobra, no dobra, ale zaraz. Oprócz tego w mgławicy końskiego łba mamy jeszcze system Fortuna. Aha, czyli mamy dwie sprawy w mgławicy końskiego łba, właściwie trzy, jeśli liczyć misję główną. I tak się zastanawiam właśnie, co tu robić? Co tu robić? No chyba polecimy sobie do tej mgławicy Koński Łeb. Do systemu Strenus albo do systemu Fortuna. Najpierw do systemu Strenus może. Wiadomość, komandorze. Przyszła bezpiecznym kanałem. Shepard, mówi admirał Kahoku. Wiem, kto zastawił pułapki na moich ludzi. Zabiły ich miażdży paszcze. Cholera, mam nadzieję, że ta wiadomość do ciebie dotrze. Ta organizacja nazywa się Cerberus. Zajmuje się brudnymi operacjami przymierza. Jest ściśle tajna i chroniona najlepszymi zabezpieczeniami. Kilka miesięcy temu rozpłynęli się w powietrzu. Nikt nie wiedział, gdzie się udali, ani co planują. Na pewno coś knują. Przeprowadzają nielegalne eksperymenty genetyczne. Podobno chcą stworzyć superżołnierza. Nie mam żadnych dowodów, ale znalazłem współrzędne jednego z ich kompleksów badawczych. Przesyłam je z tą wiadomością. Nikt nie ma nad nimi kontroli. Trzeba ich powstrzymać. Ja już swoje zrobiłem. Kolej na was. To prawdopodobnie moja ostatnia wiadomość, Shepard. Cerberus mnie szuka. Muszę zniknąć na jakiś czas. O ludzie, Cerberus. Ja w ogóle nie pamiętałem, że Cerberus się pojawia w Mass Effectie pierwszym. To bardziej jest jednak organizacja kojarząca mi się z dwójką. Zwłaszcza dwójką. A tu taj miła niespodzianka i daje mi to bardzo ciekawe światło na wydarzenia z Mass Effecta 2. Ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. Zbadajmy sobie dokładnie te wszystkie tutaj planety. O, z nieznanego jest coś nawet. W systemie Strenus. Proszę bardzo. I możemy nawet zbadać Juntorl. Spowita gęstą atmosferą złożonych węglowodorów, planeta Juntorl nigdy nie doczekała się pełnych map. Powierzchnia jest gorąca i całkowicie pokryta globalnym oceanem płynnych węglowodorów. Są oznaki, że głęboko w oceanie rozwija się organiczne życie. O, proszę bardzo, czyli jest całe mnóstwo różnych wesołych morskich stworów. Odkryto medalion. Twój skan odkrył starożytną sondę na orbicie planety Juntorl. Po przetransportowaniu sondy na pokład Tali odkryła w jej ładowni medalion Ligi Pierwszych. Czyli do naszego questa pobocznego, jak znalazł. Antitarra. Kolejna planeta, którą możemy zbadać. Antitarra to gazowy olbrzym, którego atmosfera składa się z wodoru i helu ze śladowymi ilościami amoniaku. Znajdujące się w atmosferze węglowodory nadają jej charakterystyczny brązowy odcień. Zbadajmy. Skatalogowano złoże gazu. Skany z orbity wykryły duże skupisko helu 3. Okej. Okay. Następna... Malutki ten Trelen. Trelen to pozbawiona życia skała z nikłą atmosferą składającą się z ksenonu i kryptonu. Powierzchnia zawiera duże ilości żelaza i krzemianów magnezu. Ze względu na niezwykle częste występowanie kraterów, statkom odradza się lądowanie. Salariański kult religijny utrzymuje, że pewne nakładające się na siebie kratery na południowej półkuli przypominają ich boginie. No dobra, lecimy dalej. Nie, na razie na nic nieznanego nie lecimy. Lecimy na Ksawin.
Ksawin. Zagrożenie mrozem na poziomie pierwszym. Ksawin ma rozrzedzoną atmosferę składającą się z dwutlenku węgla i etanu. Powierzchnia jest zamarznięta i składa się głównie z kobaltu ze złożami miedzi. Warunki na planecie są niebezpieczne, gdyż na powierzchni nieustająco szaleją burze lodowe. Ale jest ostrzeżenie, a nie mogę na niej wylądować. Ciekawe. Tesalgon. Tesalgon to gazowy olbrzym, którego atmosfera składa się z wodoru i helu. Atmosfera ma błękitny odcień ze względu na śladowe ilości metanu. I to by było na tyle, moi drodzy. Idziemy sobie teraz tutaj. Zeskanujemy sobie MSV Majesty. Proszę bardzo. Majesty to modularny transportowiec klasy Kowloon zaprojektowany przez ludzi. Statek jest porzucony, wszystkie jego pomieszczenia wystawione są na działanie próżni, zaś reaktor fuzyjny jest nieszczelny. Uszkodzenia wskazują na to, że został ostrzelany z zamontowanego na kadłubie statku działa z akceleratorem masy. Zarejestrowano na prywatny właściciel kapitan Willem. Skan. Nikły ślad radioaktywnych cząsteczek, być może pozostawiony przez nuklearny napęd podświetlny, prowadzi do znajdującej się nieopodal planety Ksawin. Czy teraz mogę wylądować na Ksawinie? Chyba tak. Wygląda na to, że będę musiał. No dobra, i kogo tu wziąć? Weźmiemy sobie... Wrexa. I weźmiemy sobie Liarę. I mamy teraz potężną siłę biotyki. A ja troszeczkę bym chciał robić te trofea związane z biotyką. Więc mam co robić, generalnie. Okej, tu nas miażdży paszcza zaatakować nie powinna. Ale kto wie. Niezbadany świat Cerberus, mamy nową misję. Admirał Kahoku przekazał ci koordynaty dotyczące placówki badawczej działającej pod auspicjami grupy Cerberus. Musisz przeprowadzić dochodzenie na planecie Bintu, by dowiedzieć się, dlaczego Cerberus wysłał monstra do trawersu attykańskiego. Udaj się do systemu Yangtze w gromadzie Voyager i zbadaj działalność Cerberusa na Bintu. No dobra, coś jeszcze? Niezbadany świat korsarzy. Odkryłeś szczątki statku o nazwie Majesty. Wygląda na to, że został on zaatakowany przez korsarzy. Informacje z dziennika lotów wskazują, że baza korsarzy jest niedaleko. Udaj się na Ksawin. Jeszcze mamy punkty dla Liary. Proszę bardzo. Zrobimy sobie osobliwość. Na czym polegała osobliwość? Zostają przyciągnięci w stronę osobliwości. Zrobimy sobie zaawansowaną osobliwość. I będziemy ładować też w odkształcenie mistrzowskie. Dobra, jeszcze Wrex, ale Wrexa mamy na maksa ulepszonego. Lecimy z tematem. Ja sobie tylko zrobię szybciutko sejwika. Ruszamy. Tam mamy jakiś znak zapytania. W ogóle, o, pełno mamy tutaj różnych rzeczy. Obozowisko najemników, anomalia, dużo anomalii. Dobra, jedziemy w kierunku pierwszej anomalii w takim razie. Planeta wygląda na naprawdę nieprzyjazną. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli często wysiadać z Mako. Bo jest to co najmniej niewskazane. Okej, i zagrożenie mi rośnie. Ale dobra, nie jest tak źle. Odzyskamy artefakt najpierw. Odzyskano insygnia. Ten fragment zdaje się pochodzić ze starego modelu frachtowca. Jego część jest oznaczona insygniami posterunku Chatti. Okej, wsiadamy do pojazdu z powrotem. Zobaczmy sobie znowu mapkę. Tym razem pojedziemy w tę najbardziej wysuniętą na południe. Znaczy się do tej najbardziej wysuniętej na południe. Tu jest w miarę, podkreślam, w miarę płasko. Tam jest jakaś górka, może to jest, może od tej górki, w ogóle jest kilka górek. Ciekawe, czy do nich dojedziemy, czy one są już poza naszymi granicami, że tak powiem. Okej, zbliżamy się do właśnie jakichś gruzów. I wydaje mi się, że to jest tutaj.
Okej, tu są zwłoki. Wsiądziemy stąd. Wygląda na to, że ten człowiek zmarł lub został zabity, kiedy próbował oznaczyć pobliskie złoże minerałów. A złoże minerałów jest tu. Złoże irydu. Zbadamy to. Oj! Minerał zbadany. Skatalogowano metal ciężki. Udało ci się zbadać małe złoże irydu. Myślałem, że nie udało się, dlatego... Dlatego zrobiłem oi. Ale się udało. Dobra. Zobaczmy sobie te... cenne minerały. Insygnia. Już mamy coraz więcej tych insygniów, także... Także spoko. Artefakty protean by się przydało też znajdować, ale nie zdziwię się, jeśli mi się to nie uda za szybko. Podejrzewam, że to trochę jest roboty. Ruszamy teraz w takim razie w tym kierunku. Gdzie... Czekają mnie jakieś szczątki. Prawdopodobnie. Nawet nie prawdopodobnie, tylko na pewno. Tędy pojedziemy i są nawet jakieś dwie rzeczy tutaj niedaleko. Zaraz się okaże, okej. Coś mamy. Wrak sondy. O, kurde, naprawdę? Miażdży paszcza. W takim mroźnym miejscu. Fu. Dobra, ja dostałem poradę, żeby zmienić sterowanie na klasyczne, kiedy się walczy z miażdży paszczą. Niestety... tego nie zrobiłem, bo nie spodziewałem się tu miażdży paszczy. Cholerstwa tego okropnego. Jakbym wiedział... to by to wyglądało zupełnie inaczej. Ale kurde, dałem się oszukać. Aaaa! Wysunęła się za mną. Gnojstwo takie. Idź ode mnie, naprawdę. Kurde, mam strasznie mało. Nie chcę wrócić. A mogę wrócić, to jest ciekawe. Wszystko się trzęsie. Mało zdrowia mam. Wow, naprawdę dramatycznie mało. Wiesz co, cholero? Nie, ja chcę naprawić swoje mako, chcę naprawić. Tak jest. Giń. Naprawdę mam was dosyć wszystkich. Macki sądujące też. Załatwimy was. Wow! O kurde! Ja tak obrywam od nich? Umrę przez te miażdże paszcze. Tak się to skończy. Jasny gwint! Umrę! Kurde, umarłem! A ona już była na wyczerpaniu. Dobra, wczytamy. Widzicie? Opłacało się zrobić save'a na Ksawinie. Ajajajajajajaj, co za cholerstwo niewydarzone. Jak ja nie znoszę tych miażdży paszcz. To się w głowie nie mieści. Dobra, wiecie co? Ja oblecę to szybko i się z wami skontaktuję, jak tylko oblecę. Dobry plan. No dobra, to walczymy. Na razie byłem tylko w jednym. Chodź tu. Dobra, trochę oberwałem, ale tylko trochę. Ona obrywa bardziej niż ja. Dobra, jednak nie. No i dobra, uwaga na macki. Dobra, macka padła jedna.
Coś nie chcą umierać. Dobra, tam mamy kolejne maski sądujące. Dobra, uwaga, 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 bo obrywamy, znaczy nie możemy odebrać, oberwać aż tak strasznie. Dobra, gdzie są jakieś macki? Na razie tylko miażdży paszcza widzę. Tak? Plujesz na mnie? Ja pluję na ciebie, ty dżdżownico z piekła rodem. Pokażcie się, macki. Co? 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 Ło! Wow! Ale zrobiłem unik, widzieliście to? To perfekcyjne to było. Umrzesz, ty gadzino wielka. Ha, 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 ha. No nieźle. Dajesz. O, dobra, trochę oberwałem, trochę mi się oberwało. Umierasz czy nie umierasz? Umierasz. Akurat mi się przegrzał. Jeszcze coś? Czy już ten? Już padły? No. Już. Nie ma zmiłuj. Możemy tu wysiąść? Wolałbym nie, ale... Uff. Pozbyliśmy się cholery. Zaraz sobie zapiszę, bo to jest wiekopomna chwila. Okej, cały czas się zbliżam do tego limitu, więc warto jednak mieć to w pamięci. Okej, gramy już ponad 23 godziny. Okej, tutaj już niby byłem z wami, ale mogę jeszcze raz chyba, nie obrazicie się, jak pojedziemy jeszcze raz w to samo miejsce. Nie będziemy się nad tym zagłębiać jakoś strasznie długo. Ale wiecie. Zawsze to spoko. Nie chcę wracać na Normandię, chcę ulepszenie zrobić, jeśli się da. O, zapomniałem, że Mako ma ten dopalacz swój. To jest kompletna funkcja dla mnie obca. Obca kompletnie dla mnie, w sensie. Okej. Jesteśmy tutaj. Wylądowali. Odzyskajmy te, z tych gruzów coś, bo... Już tu niby byliśmy, ale jednak te chatty całe. Tak jest. Dużo pieniędzy zbieramy i to mi się podoba. Mało wydajemy. To też jest dobrze. Okej. Mapka. I teraz opuszczone obozowisko. Jak się do niego będziemy zbliżać, to warto będzie sobie zrobić save'a, jeśli natkniemy się na miażdży paszczę, oczywiście. Może była jedna, może jest więcej, nie mam pojęcia. I coś czuję, że zaraz nawet doświadczymy jakiegoś starcia z nią, więc... Szybki save'ik. Żeby wszystko było jasne. Tu jest za bardzo wielka połać terenu. Otwarta. Za bardzo wielka, za wielka po prostu połać terenu otwarta. Żebym tak to przyjął spokojnie. No ale dobra, jest tu jakieś obozowisko i zobaczmy, o co tu chodzi i co tu się działo. Generator możemy aktywować. Wygląda na to, że w tym obozie ktoś się ostał. Generator wprawdzie ciągle działa, ale nie ma śladu po mieszkańcach. Na komputerze obozowiska znajduje się kilka ciekawych lokacji. Dodano mapę obszaru. I dobrze. Zobaczmy sobie tę mapkę. Okej. Jest tutaj faktycznie parę ciekawych miejsc i je sobie możemy oznaczyć wszystkie. O, rozwaliłem antenkę, ale to mam nadzieję nie wpływa mi negatywnie na... dane w mapce. Chyba nie. No i dobrze. Mam nadzieję też, że nie będę ginął już na tej planecie, bo nie mam najmniejszej ochoty na to. A jednak jest tu niebezpiecznie. Tu mamy jakieś złoża. Zwróćcie uwagę.
No jasne, jasne. Złoże kobaltu tym razem. Dobra, zbadajmy to złoże. Okej, okay, wsiadamy z powrotem do Mako. Niesamowite, że mamy ten dopalaczek tutaj, a to się tak... Kurczę, nie... Anomalia kolejna. Turiański wrak, wrak sondy. Czy ta anomalia zwiastuje nam miażdży paszczę? Możliwe, możliwe. Dlatego sobie zrobimy jeszcze raz sejwika. Ja wiem, że trochę nadużywam sejwa, ale trudno. I zaraz pokażemy miażdży paszczy, czy co to znaczy pięknie umierać. Zaraz mi wyskoczy. A nie. Ten nadajnik był pułapką getów. O nie! Co tu robią gety? Ale dobra, damy sobie radę akurat z nimi. Proszę was. Okej, dobra, nie, nie, bo jakiś krzyżowy ogień mnie biorą. A Mako też sobie kiepsko radzi coś ostatnio. Dobra, ważne, że to działa dalej. Dobra, bo mi tarcze zaraz padną i tyle będzie z zabawy. No, okej. Tamten pancernik też zaraz będzie nasz. Dobra. Okej. Koledzy, naprawdę nie ma co z nami walczyć, bo się tylko przejedziecie na tym. No dobra. Kolejny poziom mamy. Bardzo dobrze, ulepszymy sobie naszych dzielnych wojowników. Przed spotkaniem z piratami opłacało się jednak trafić na te miażdży paszcze. No dobra, ten nadajnik był pułapką. Z pułapki się elegancko wydostaliśmy. Więc ruszamy teraz tutaj. Fajny ten dopalacz. Znaczy te podnośniki takie. Kurczę, nie pamiętałem, że jest coś takiego. No ale dobra. Już zbliżamy się powoli do tego metalu. Bardzo dużo tutaj było różnych rzeczy na tej planecie i bardzo mnie to... Wow! Cieszy. Czy jak tu wejdę, to później wyjdę? Mam nadzieję, że tak. Złożę palladu. Okej. Okay. Udało się zebrać złoże palladu. No i dobra. Jak widzicie, Shepard sobie łazi, radzi z chodzeniem pod górkę. W takim jakimś leju, kraterze, jakimś nie wiadomo czym. Dobra, oddział sobie ulepszmy. Shepardziuczka naszego kochanego. Co teraz? Bo w sumie... Deszyfrację mu zrobić na maksa? Eksplozję technologiczną sobie zwiększy w ten sposób? W sabotażu? Niby nie głupie. A redukcja to była na co? Zadaje 50 obrażeń. Na krótką chwilę nie mogą używać biotyki. I zdolności technologicznych. Ogłusza podstawowych przeciwników na... No to może te redukcje? No. Albo... No tak, redukcje. Pewnie, że tak. Niedługo będzie zaawansowana nawet, także... Spoko. Dobra, Uliary. Walimy w odkształcenie, albo w zaawansowaną barierę, też w sumie się zastanawiam. Ale może jednak w odkształcenie, a Uvrexa... w karabiny tym razem. Okej. Okay. W ekwipunku mamy trochę tych przedmiotów, ale na razie się nie będziemy w to bawić. Ewentualnie bym sobie tę broń ulepszył przed spotkaniem z tymi piratami. Ale to do... ewentualnego rozważenia. Dobra, mamy ich dużo tutaj. Znowu sobie save'a zrobimy. I się zajmiemy tymi korsarzami. Na... Uhuhuhuhu, już do mnie zwierzyczką. No dobra. No to panowie. I to jeszcze przymierza wieżyczka. Panowie, wy chyba nie macie pojęcia,
Co wy robicie? Mokra plama została. Okej. No nie, chłopaki. Naprawdę mi was już szkoda, wiecie? Gdzie ty jesteś, strzelający kolego? Okej. No i nie ma z niego co zbierać, widzicie? Wyrwałem kwasta. Okej. No to bezproblemowo. Żeśmy się tutaj z nimi rozprawili. Wchodzimy do środka. Miejmy nadzieję, że go przetrzymujecie. Naprawdę. Bo inaczej to... Dobra, zobaczmy sobie te pancerze nasze i te różne tam szmery, bajery, co my tutaj mamy za bronię. Oznaczymy sobie je później wszystkie jako zbędne i sprzedamy z potężnym zyskiem. Ale to zaraz. Znaczy to zaraz. W sumie chyba w tym odcinku chciałem. Tak na dobrą sprawę. Dobra, tu widzę, że nic ciekawego. Teraz tak. Czy jest jakiś lepszy, lekki pancerz dla Sheparda? Anonima. Dobra, jeśli chodzi o karabiny, to tyle. Dla Liary coś jest? Nawałnica. Strzelba. To jej się przyda. I to tyle. Jeśli chodzi o pistolety, no to... ma naprawdę dobry. Jeśli chodzi o karabiny snajperskie, to Agresor 5 wciągnął naginatę w każdym aspekcie. Dalej. Okej, klucz. No to tutaj jej akurat ulepszymy, bo wzmacniacz biotyczny jeszcze zobaczmy, ale ma naprawdę dobry. I jakiś pancerzyk. Ale z tego co widzę, to niestety, ale lepszego chwilowo nie ma. Mściciel, karabin szturmowy albo tsunami. Dobra. Teraz tak. Karabin snajperski w Rexa jest super. To tak. Patrzę na te pancerze dla Krogan, ale nie ma nic ciekawego. Okej. No to co? Chyba jesteśmy gotowi. Jeszcze tylko sobie obczaję amunicję dla Sheparda. Zobaczmy sobie ulepszenia. No to ja właśnie chcę fragmentujące. Tak, i tutaj ulepszenie broni. Zwiększymy sobie celność. Świetnie. To samo w strzelbie. Naboje z Wolframem są nieco mniejsze niż zwykłe, mają również większą prędkość, zwiększa moc przebijania, ale no właśnie to przeciw syntetycznym formom życia, a mnie interesuje... dobra, przedłużenie lufy w strzelbie. Potwierdzamy, wychodzimy. Jeśli chodzi o pistolet, no to tutaj mi zależy bardzo na... na właśnie jakichś... zatrucie wrogów. To może być ciekawe. I jeszcze na ulepszenia. No to... żyroskop. I to mnie tyle interesuje. Im broni nie będę ulepszał, to tak, bierzemy sobie dużo ich. Wow! Dlaczego nie są zdabingowani? Nie żeby mi to jakoś szczególnie przeszkadzało, ale jednak... Dobra, ty chyba bardzo chcesz być przeciążony. Dobre są te... Odkształciliśmy ich. Liara nie żyje. Zastój go.
O matko, kroganie! Jezu, Jezu, rzut! Dobra, jak rzucił, to nie ma. Matko, jak oni są mocarni! Za dużo ich tu. Umrę, ale przynajmniej wiem, że muszę coś zmienić, bo po prostu... Zapis w bazie najemników, dobrze, że zrobiłem. Szkoda, że przed tym... przed tym ulepszeniem broni. Zobaczmy. Polonowe i damy... Nie, coś innego. No dobra, może być żyroskop. No to teraz zapiszmy. Kurczę, strasznie ich tu dużo. Nie wiem, czy ja im dam radę. Okej. Przeciążamy cię. Dobra. Nie ta broń, ale może być. Okej. To tak, ty robisz podniesienie na nim. Ty rzucasz nim w cholerę. Okej, okay, a na tych, no to już się zaraz z nimi zabawimy. A, to jest Brex. Dobra. Przeciążam go. Kurde, Brexa mi pobili. Dobra, odkształcenie. I rzut. Nim to trzeba w cholerę rzucić. Dobra, teraz tak. Jedność. I sabotaż. I nie żyjesz. Okej. Teraz tak. Podnieś ją. Okej. To ostatnie, co Liara zdążyła zrobić, zanim padła. Orzesz ty. Dobra. To teraz ja się bawię. Tarcze mi padły. Ale żyję. Okej. O matko. Nie, nie dam się. Przeciążamy go. Dobra. Wow. Wow. Ale dramat. Kurde bela, trzech ich zostało, a ja się zastanawiam po prostu, jak ja to przeżyję. Dobrze już. Okej. Sztuka nieśmigana. Tak jest. No to teraz was załatwimy. No to co? Nie, osobliwość rzucimy tutaj, bo ona ich przyciągnie. Tak jest. Świetnie. Dobra, została ich dwójka. Możemy lecieć. Skrzynka na górze jest. Dobrze. Piu, 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 piu. Tam jest coś. Mhm. Odkształć tutaj. Nie odkształcasz? Już, odkształć. Dobra, inaczej zrobimy. Tak jest! Bardzo dobrze. Snajper, najemnik tutaj nie ma szans. Okej, lecimy dalej. Wow! Zastój. Mhm. Mhm, pięknie. Teraz czekamy aż ty. No. I teraz proszę ciebie. Odkształcenie się ładuje. No to rzuć. Mam ich. Pięknie. No to została ostatnia osoba. Gdziekolwiek jest. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Wkraczamy.
i... Ha. Ty, co ty robisz właściwie? Okej. Bardzo dobrze. Możemy otworzyć tę skrzynkę. Dobrze, że brak. Bardzo, bardzo się cieszę. Od razu zasejwujemy. Jakby się coś miało spierdzielić. Nie chcę tej walki powtarzać. Zaskoczyli mnie totalnie. Dużo różnych rzeczy. Ale warto było. Wchodzimy. O nie, nie żyje. Zidentyfikowano anomalię. Odkryłeś ciało kapitana Willema, dowódcy MSV Majesty. W swojej martwej dłoni ściskam mały datapad. O jeju, korsarze. Dowiedziałeś się, co się stało z Willemem, bratem Garota. Powróć do wieży Cytadeli i opowiedz Garotowi o losie jego brata. Zamierzam. Okej. Pistoleciki przejmujemy. Jeszcze zobaczymy pomieszczenie na dole. Ale gnoje. Dobrze, że ich wszystkich wytłukłem. Bardzo się cieszę. Żeby tak wziąć typa, pojmać go i tak chamsko zabić. Straszna rzecz. Straszna rzecz. Dobra. To co? W tych szafeczkach nic nie macie. Skrzynka odpadów. Medigel. O, medigel, bardzo dobrze. Okej, okay, skoro nic tu nie ma, no to już nie ma sensu pozostawać wśród zwłok tych szumowin. I się stąd wynosimy. Quest wykonany. Źli ludzie zabici. Dziękuję, pozdrawiam. Co tu się stało? Wracamy na Normandię. O, ludzie, ale straszne rzeczy się tu wydarzyły w tym odcinku. No nic, ja będę musiał pójść do ekwipunku i oznaczyć wszystko jako zbędne. I w następnym odcinku polecimy sobie do naszej kochanej pani kapitan. Sksawinowi już podziękujemy. I tutaj udamy się do systemu Fortuna. Nawet sobie tutaj od razu pojedziemy. I tutaj jest planeta któraś, gdzie będziemy mogli spotkać się z panią Blake. Ale tym zajmiemy się kiedy indziej. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeśli tak było, no to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją, a ja widzę się z wami już niedługo w odcinku 35. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.